Jako gospodarz tego miejsca cieszę się, że w Mikorzynie przy sanktuarium świętego Idziego jest drugi stopień oazy dla dorosłych. Grupa 16 osób, dwóch kapłanów, ksiądz Mirek jest głównym moderatorem, ksiądz Tomek Kaczmarek prowadzi konferencje liturgiczno-biblijne. No, podziwiam ich gorliwość. Widzę, że ksiądz Mirosław jest bardzo zaangażowany, że tak jakoś przeżywa to z entuzjazmem, podchodzi, cieszy się, że może prowadzić, że to jest takie piękne doświadczenie kapłańskiej posługi. Podobnie jak i ksiądz Tomasz, z całą mocą, z całym entuzjazmem, sobą głoszą, dają świadectwo. Jestem zbudowany ich postawą. Myślę, że uczestnicy również mogliby takie zdanie wypowiedzieć. Piękne to jest, że chcą kapłani gdzieś poświęcić swój czas, siebie ofiarować, dać siebie. Gratuluję im, a zaraz im dziękuję, że przyjeżdżają, że są, że prowadzą, że oddają swoje życie w tej posłudze Kościołowi, ruchu żywego Kościoła, ruchu światło życia. Bóg zapłać wam, bracia. Ewangelistyczną? Znaczy czasami się powtarzają, bo na przykład jeżeli nam jest tak, że ja przyjąłem taką zasadę. Pierwszy dzień tygodnia, czyli niedziela i wszystkie uroczystości, to jest pierwsza modlitwa eucharystyczna. Drugi dzień, poniedziałek, druga modlitwa eucharystyczna. Trzeci dzień, wtorek, trzecia eucharystyczna. Trzecią eucharystyczną też używam, kiedy jest na przykład jakieś święto. Nie uroczystość, tylko święto, prawda? To wtedy też używam trzeciej eucharystycznej. Kiedy na przykład też jest jakaś oktawa, na przykład Bożego Ciała, też używam trzeciej eucharystycznej. Czwarty, czyli wtorek, to jest czwarta. Piąty, piąta, czwartek. Sobota, tutaj na zmianę jadę. Pierwszą i drugą o tajemnicy pojednania. Ale mówię, jest to do zrobienia. Jesteśmy w Mikorzynie i przeżywamy tutaj z grupą kilkunastu osób oazę dorosłych drugiego stopnia. Ruchu światło, jest to oaza ruchu światło-życie. Rekolekcje prowadzi ksiądz Mirosław Jankowski. Program oazy dorosłych drugiego stopnia jest taki sam jak oazy młodzieżowej, zbliżony też do oazy rodzin drugiego stopnia. Przeżywamy wyjście, przeżywamy eksodus. Patrząc na nasze niewole, patrząc na nasze słabości, patrząc, szukając w Chrystusie mocy do naszego nawrócenia, do zmiany naszego życia, do odkrywania mocy sakramentów. Szczególnie takim momentem ważnym jest odkrywanie, czym jest tak naprawdę Eucharystia. Codzienny pokarm na drodze życia chrześcijańskiego każdego z nas. Rzeczywiście wchodzenie w głębie sakramentów, odkrywanie mocy sakramentów, odkrywanie tego uczestniczenia w paschalnej ofierze Chrystusa każdego dnia czy każdej niedzieli, w zależności od tego, jak często uczestniczymy w Eucharystii, jest dla nas czymś ważnym, jest dla nas czymś, co uświadamia nam, że to jest pokarm na życie, że naprawdę bez pokarmu nie da się żyć. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Gromadzimy się, znajdujemy się teraz w miejscu bardzo ważnym dla oazy, którą tutaj przeżywamy wspólnotą. Kaplica, gdzie kształtuje się od rana do wieczora duchowe poznawanie Chrystusa. Ta droga, o której słyszeliśmy Izraelitów jako wyjście z niewoli, to miejsce jest bardzo ważne dla uczestników, ponieważ tutaj doświadczają mocy Słowa Bożego, rozważając je, przyjmując do serca, a także pogłębiając tą radość wspólnym śpiewem. Bardzo mocno widać zaangażowanie, nie tylko to zewnętrzne, ale właśnie duchowe, doświadczenia spotkania z Bogiem.
i w pracy w grupach, i potem tutaj na wspólnej modlitwie, szczególnie wieczornej, w odkrywaniu przed Bogiem, wspólnej modlitwie indywidualnej, czy to w prośbach, uwielbianiu Pana Boga, przeproszenia, gdzie doświadczenie dotykania Boga jest bardzo wielkie. To miejsce rzeczywiście na tej oazie dla dorosłych pokazuje, jak człowiek właśnie dorosły odkrywa na nowo wielkość, świętość, dobroć Boga, który chce go prowadzić. Myślę, że dla dorosłych, dla każdego dorosłego taki czas byłby bardzo pomocny w życiu, czy w rodzinie, czy nawet samemu, by rzeczywiście poznać tajemnicę swojego zbawienia. Zachowaj ich od skazy błędu, zwątpienia i niewiary. Otwórz ich oczy, aby kierowani prawdziwą wiarą mogli Ciebie oglądać, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Są tutaj przeżywane, niech będą też jakąś piękną zachętą dla innych ludzi, żeby się nie bać, bo tego dzisiaj potrzebujemy. Jeżeli nie będziemy odkrywali Pana Boga w naszym życiu, nie będziemy Go poznawali, no to po prostu wiara nam obumrze, zginie. Dlatego takie rekolekcje są bardzo potrzebne, są bardzo istotne, ważne dla naszego życia duchowego. Niech więc z tego miejsca płynie też takie zaproszenie, żebyśmy się nie bali, nie lękali uczestniczyć w różnych takich rekolekcjach, gdzie trzeba zostawić na chwilę dom, sprawy, codzienność, ten świat, otworzyć się na Boga, pójść za Nim, usłyszeć Jego głos. Wtedy to zacznie się zmieniać nasze życie. A jeżeli my pozwolimy na to sobie, że ciągle żyjemy w tym wirze tego świata, to nawet nie zauważamy miłości Bożej, nie zauważamy Boga jako Ojca w naszym życiu. Jesteśmy skazani na siebie, sami sobie chcemy radzić we wszystkim, sami powierzamy sobie wszystkie sprawy, po ludzku sobie rozwiązujemy, gubimy się, nie potrafimy znaleźć rozwiązania. Dlatego potrzeba, żeby odkryć na nowo Pana Boga w swoim życiu. Dlatego takie rekolekcje są istotne, ważne i potrzebne. Zachęcam dzieci, młodzież, dorosłych, małżonków, rodziny, uczestniczmy w tym, bo to jest świadomy wybór uczestnictwa w życiu Kościoła, w życiu Pana Boga. Bez tego zginiemy, zginie nasza wiara.